Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek tego podcastu, który będzie w troszeczkę nowej formie. Będę teraz co tydzień podsumowywać moje literackie odkrycia, moje filmowe odkrycia, serialowe i różnego rodzaju inne kulturowe wyczyny. No i dzisiaj właśnie opowiem Wam, co czytałam, widziałam, oglądałam w ostatnim tygodniu. Będę mówić o dwóch książkach, jednym filmie, jakimś filmiku na YouTube, ale także o jednej wystawie. Dwie książki, jakie przeczytałam, to Piotr Oczko, Pocztówka z Mokum oraz Barbara Ehrenreich, Rytuały krwi. Pierwsza książka, czyli Piotr Oczko, Pocztówka z Mokum, nosi podtytuł 21 opowieści o Holandii. Książkę wydało wydawnictwo Znak w 2021 roku i ona odbiła się dosyć szerokim echem i dość była głośna, przynajmniej w mojej bańce medialnej. Dużo osób o niej opowiadało i bardzo korzystnie się wypowiadało na temat tej książki. Otóż jest to 21 opowieści o Holandii, tak jak właśnie głosi podtytuł, czyli 21 takich esejów, szkiców. Były to eseje, które zostały opublikowane w pierwszy raz w wydawnictwie Znak, a przynajmniej większość z nich, jak mówi sam autor w posłowiu, 18 tych esejów zostało wcześniej opublikowanych właśnie w czasopiśmie Znak. 3 są zupełnie nowe, natomiast nawet te eseje, które wcześniej były już opublikowane na łamach czasopisma, one zostały troszeczkę zmodyfikowane i poszerzone w tej książce. A więc nawet jeżeli czytaliście te eseje pana Piotra Oczki, to warto sięgnąć po tę książkę, przynajmniej z tego, co mówi sam autor. No ale o czym są te eseje? Są to eseje bardzo erudycyjne, są to eseje bardzo ciekawie i wielowątkowo napisane. Z reguły autor wychodzi od jakiegoś dzieła malarskiego, jakiegoś obrazu, ale nie tylko. A w ogóle to za tym wszystkim stoi właściwie jego wykształcenie, bo pan Piotr Oczko jest z wykształcenia polonistą i anglistą, natomiast przekwalifikował się na historyka sztuki oraz niderlandystę, więc jest z zamiłowania właśnie historykiem sztuki i znawcą kultury oraz języka niderlandzkiego. No i właśnie on, przypuszczam, że właśnie z tego zamiłowania swojego do sztuki wychodzi często od jakiegoś obrazu. No i na przykład w jednym z pierwszych esejów Rendezvous z pisarzem wychodzi od pewnego obrazu, który zresztą jest na okładce całej książki i opowiada o nim, dlaczego ten malarz tak namalował tę postać, bo jest to osoba, która czyści pióro do pisania. Od tego właśnie obrazu wychodzi do innych obrazów, opowiada nam o innych obrazach, w których ludzie coś czytają, coś piszą, a od tego wszystkiego, od tych obrazów przechodzi dalej do fascynującej historii o edukacji w Holandii, w Niderlandach i o tym, że tak wiele osób właśnie w Holandii wcześnie zaczęło naukę czytania i pisania. To znaczy, że na przykład już w 1650 roku istniały szkoły podstawowe niemal już w każdej wiosce, a w połowie XVII wieku czytać umiało już 50% kobiet i 60% mężczyzn. Z kolei w XVIII wieku było to już 68% kobiet i 84% mężczyzn. A wtedy, w tych samych latach, czyli w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, w Polsce czytać potrafiło 10% wszystkich ludzi, więc to pokazuje, jak dobrze rozwinięta była edukacja, jak dużo ludzi umiało czytać i ma to też reprezentację swoją właśnie w obrazach. No i generalnie są to bardzo ciekawe, zbudowane też eseje o architekturze, o sztuce, o młynach, o tym, jak budowane były w ogóle obrazy tak zwanego Złotego Wieku w malarstwie holenderskim, czyli w XVII wieku, bo o takiej symbolicznej mowie tych obrazów, jak bardzo wiele symboli na tych obrazach było zawartych, że każdy właściwie szczegół o czymś innym mówił, że jakiś owoc miał symboliczne znaczenie czegoś innego. Wiedza o tych symbolach daje nam też możliwość ciekawego odczytania tych wszystkich obrazów. Niezwykle to było ciekawe dla mnie, ale pisze też ten autor o domkach dla lalek, o religii, również o historii Żydów w Holandii, o tulipanach, o sprzątaniu i o takiej obsesji holenderskiej do sprzątania.
o jedzeniu także, o carze Piotrze I Wielkim i tego cara, fascynacji Holandią, o kolonizacji, o historii kolonizacji Holandii. Naprawdę bardzo ciekawe te eseje są. Właśnie też w taki sposób erudycyjny są zbudowane, ale jednocześnie bardzo przystępnie napisane. I bohater też, znaczy nie bohater, tylko autor bardzo dużo też pisze o swoim życiu, jak to się stało, że się zainteresował Holandią, jakie osoby wpłynęły na jego zainteresowania. Jest to bardzo, bardzo ciekawa książka, ale też jednocześnie taka dająca nam możliwość w jakiś sposób poznania osoby autora. Natomiast druga książka to jest zupełnie inna tematyka. Barbara Ehrenreich napisała książkę Rytuały krwi, źródła i historia naszej namiętności do wojny. Tę książkę wydało wydawnictwo Relacja i to dzięki wydawnictwu Relacja otrzymałam tę książkę za darmo, za co bardzo dziękuję. Tłumaczył tę książkę Piotr Kołyszko i jest to książka, która jest u nas w Polsce wydana po raz pierwszy, teraz w 2023 roku, natomiast ona została napisana i opublikowana w oryginale już w 2011 roku. Książka dzieli się na dwie części. Pierwszą część zatytułowała autorka Drapieżność, a drugą część Wojna. I jest to niezwykła historia. Mnie ta część pierwsza chyba bardziej interesowała, natomiast ogólnie cała książka jest bardzo ciekawie zbudowana. Autorka tutaj rysuje nam taką ewolucję wojny, jak to mogło się wydarzyć, dlaczego tak naprawdę do tej pory walczymy, chociaż tak na dobrą sprawę nie ma jednego wytłumaczenia, dlaczego wojna powstała, dlaczego ludzie, homo sapiens i w ogóle homo, walczą między sobą i właściwie nie musielibyśmy teraz o nic walczyć, bo nie mamy takich potrzeb, że musimy walczyć o jakieś zasoby i, nie wiem, dobra, a jednak nadal prowadzimy wojnę. I tutaj właśnie jest to niezwykle ciekawie poprowadzone od samych źródeł naprawdę prehistorycznych. Tak antropologicznie są rozpisane te historie, dlaczego to się mogło tak wydarzyć, że się zainteresowaliśmy jako gatunek ludzki wojowaniem, wojną, przemocą, aż do czasów dzisiejszych. Nie będę Wam opowiadać całej tej książki, chociaż bardzo ją Wam polecam, bo jest niezwykle fascynująca. Natomiast opowiem Wam, jak to mogło wyglądać, a przynajmniej taką historię buduje tutaj autorka. Otóż na początku byliśmy jako człowiek, jako gatunek, ofiarą zwierząt. Byliśmy po prostu jednym z gatunków zwierząt, który był głównie ofiarą. Stawaliśmy się ofiarą drapieżników i one nas zabijały, a następnie zjadały. W jakimś momencie zaczęliśmy się buntować i bronić i z tej obrony takiej defensywnej, bardzo nastawionej tak raczej biernie, przejęliśmy trochę aktywną rolę i to my staliśmy się drapieżnikiem, to my zaczęliśmy polować na zwierzęta. Wobec tego przełamaliśmy tę pierwszą barierę. Następnie w pewnym momencie historii świata, prawdopodobnie było to w mezolicie, duże zwierzęta zaczęły wymierać. Duże zwierzęta zaczęły wymierać, też się zmieniła jakby nasza forma walki z tymi zwierzętami. To był ten czas, kiedy przestaliśmy naganiać zwierzęta i na przykład osaczać je takimi wielkimi grupami. Wtedy zaczęły być powiedzmy w modzie raczej podkradanie się, skradanie się, takie pojedyncze, mniejsze wyprawy łowieckie. To wtedy też mężczyźni przejęli pałeczkę właśnie w myślistwie. Natomiast kiedy zwierzęta zaczęły wymierać, to w ogóle zaczęliśmy też szukać innej ofiary dla naszej przemocy. I wtedy zaczęliśmy walczyć z innymi ludźmi, prawdopodobnie. Kiedy zaczęliśmy walczyć z innymi ludźmi, to też ta wojna ewoluowała, aż wyewoluowała do takiej formy, kiedy wojowanie stało się taką elitarną, powiedzmy, rozrywką. To wtedy w średniowieczu u nas, czyli w Europie, rozwinęła się kultura rycerska, natomiast w Azji Wschodniej, szczególnie w Japonii, rozwinęła się z kolei kultura samurajska. To też doprowadziło do tego, że powstały państwa feudalne, bo bogaci rycerze potrzebowali całego zastępu giermków, ludzi, którzy wytwarzali dla nich zbroje, którzy im dawali jedzenie i tak dalej, więc potrzebowali poddanych. No więc powstało prawdopodobnie dlatego państwo feudalne. Później zaczęła powstawać broń taka na odległość, czyli łuki, również taka pierwsza broń palna.
to doprowadziło do tego, że zaczęły powstawać raczej większe armie, ogromne armie, które miały taką siłę rażenia, która polegała na tym, że im więcej łuczników, im więcej takich strzelców oddawało strzały w drugą stronę, w stronę wroga, to tym większy był skutek. Więc powstawały ogromne armie, powstawały też wtedy pierwsze musztry, jakieś ćwiczenia wojskowe, takie zaciężne, regularne armie zaczęły powstawiać, a to z kolei doprowadziło do tego, że powstało państwo biurokratyczne, bo tymi wielkimi armiami trzeba było zarządzać, trzeba było na nie zgromadzić środki finansowe, więc to wszystko było też, doprowadziło cała ta wojna, ten przemysł wojenny doprowadził też do zmian takich ustrojowych. Później zaczęła powstawać taka broń precyzyjna bardziej. To doprowadziło z kolei do demokratyzacji wojny, bo już nie trzeba było być takim elitarnym żołnierzem, który walczy wręcz i musi przejść duże szkolenie, żeby umieć się posługiwać właśnie walką wręcz i umieć zakładać zbroję i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wystarczyło się przeszkolić, nie wiem, kilka miesięcy i już wiadomo było, jak strzelać. I to doprowadziło właśnie do tej demokratyzacji wojny. I też zmniejszyły się te armie, bo już nie potrzeba było takich wielkich sił rażenia, tylko bardziej precyzyjna broń doprowadziła do tego, że wystarczyły mniejsze oddziały walczące pomiędzy sobą. No i teraz już w XX wieku, po II wojnie światowej, tutaj autorka stawia taką tezę, że wojna już jest jako mem, czyli taki samopowielający się wzorzec zachowania, który posiada dynamikę właściwą żywym organizmom. I dlatego wojna się powiela, ponieważ tak jak i wirus, powiedzmy komputerowy, powiela się sama. Bardzo ciekawe są tutaj przemyślenia autorki i bardzo Wam polecam tę książkę. To też jest taka trampolina do własnych myśli, do własnych przemyśleń. Bardzo interesująca książka. Mówię, mnie, szczerze mówiąc, bardziej mi się podobała ta pierwsza część, kiedy tak antropologicznie roztrząsała autorka tutaj pewne potencjalne możliwości, dlaczego w pewnym momencie historii, nasza historia właśnie potoczyła się tak, a nie inaczej, co doprowadziło do pewnych rzeczy. Jest tutaj bardzo ciekawa też część o kobiecych wyobrażeniach takich drapieżnych bóstw i o tym, jak miesiączka mogła doprowadzić do pewnych zmian w pierwszych cywilizacjach ludzkich. Natomiast pozostawiam to Waszym odkryciom, bo ta książka jest naprawdę ciekawa. Poza książkami obejrzałam film Wędrująca Ziemia, o którym to filmie dowiedziałam się właściwie z konta instagramowego, które to konto bardzo Wam polecam. Wędrująca Ziemia jest to film, który powstał na podstawie opowiadania Cixin Liu, którego to autora chińskiego bardzo lubię. Czytałam jego Piorun Kulisty niedawno, czytałam też jego pierwszy tom akurat na razie, trylogii, który zaczyna się od książki Problem Trzech Ciał i zamierzam kontynuować tę książkę. Film Wędrująca Ziemia jest podobno na podstawie opowiadania tego autora chińskiego. Jest on dostępny na platformie Netflix, no i opowiada o takiej historii, kiedy w pewnym momencie dowiadujemy się, że słońce niedługo wybuchnie, to znaczy pochłonie Ziemię, musimy uciec z naszego Układu Słonecznego. Wobec tego ludzkość się zjednoczyła, stworzyła taki jeden rząd i ten rząd podjął decyzję, że należy zbudować silniki na równiku i te silniki mają ruszyć Ziemię, że tak powiem, z posad i mamy za pomocą tych silników wydostać się z Układu Słonecznego. Do tego nam wszystkiego będzie potrzebna jeszcze grawitacja Jowisza. Kiedy dotrzemy do Jowisza, to za pomocą jego grawitacji mamy się wypchnąć jeszcze bardziej, bo te silniki nie wystarczyłyby po prostu, żebyśmy opuścili Układ Słoneczny. To wszystko oczywiście jest rozciągnięte bardzo w czasie, bo wiadomo, że to nie jest historia, która mogłaby dziać się w ciągu kilku lat, tylko kilkuset lat. Tak naprawdę to jest taki projekt właśnie przeznaczony na kilkaset lat, a nawet kilka tysięcy lat, bo podobno dopiero za 2500 lat będziemy w stanie w nowym Układzie Słonecznym się osadzić jako Ziemia i jako ludzkość. No i tutaj poznajemy młodego bohatera, a nawet dwójkę bohaterów, poznajemy też ich rodzica, no i pewne historie się dzieją, jakieś awarie się zaczynają dziać tych silników i tak dalej, i tak dalej. Przyznam, że to nie było bardzo wiarygodne, ale jako taka sensacyjna, troszeczkę science fiction rozrywka, to bardzo przyjemny film, dwugodzinny, więc jeżeli macie ochotę na takie kino, to polecam, tym bardziej, że bezpłatnie można go obejrzeć właśnie na platformie Netflix.
Z takich bardziej może ambitnych filmów obejrzałam filmik na YouTube. On z kolei został polecony przez konto również instagramowe Joanna o książkach, które też podlinkuję tutaj w notatkach do odcinka. Film na kanale Domu Literatury zatytułowany Rezonans Krytyczny i była to rozmowa z Joanną Sobolewską i z Michałem Nogasiem na temat pracy krytyka literackiego. O tym, jak tych dwóch właśnie przedstawicieli zawodu krytyka literackiego pracują w różnych mediach, również odnoszą się do mediów społecznościowych, jaką rolę teraz media społecznościowe pełnią właśnie w krytyce literackiej, czy pełnią, czy im przeszkadzają, czy im nie przeszkadzają. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy ogląd na całe środowisko krytyki literackiej. No i generalnie bardzo Wam polecam. Trwa to około godzinki i bardzo dobrze się słucha i zarówno pani Joanny Sobolewskiej, jak i pana Michała Nogasia, więc bardzo Wam polecam. Byłam także dosłownie wczoraj na wystawie w Muzeum Literatury, czyli w Warszawie. Muzeum Literatury mieści się przy Starym Rynku. Wystawa nosi tytuł Bruno Schulz, Żelazny Kapitał Ducha. Trwa do 23 kwietnia tego roku. Bardzo Wam ją polecam. Jest to wystawa głównie rysunków pana Bruno Schulza, znanego polskiego pisarza. Natomiast również powinien być znany jako rysownik. Ma niezwykle precyzyjną kreskę. Jego rysunki są bardzo charakterystyczne, bo mężczyzn zwykle rysuje w taki charakterystyczny sposób. Męskie sylwetki są zwykle niższe i bardziej takie karykaturalne od kobiecych sylwetek. Za to kobiety są przedstawione jako bardzo smukłe, piękne, takie dominujące postaci. Bardzo Wam polecam tę wystawę. Jeżeli nie macie możliwości, nie wiem, pojechać do Warszawy w tym terminie do 23 kwietnia, to obejrzyjcie sobie gdzieś w internecie rysunki właśnie pana Bruno Schulza, bo są niezwykłe, bardzo ciekawe i właśnie zawsze bardzo podziwiam jego precyzję rysunku, jego precyzję kreski. Także to dzisiaj tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne odcinki tego podcastu. Zachęcam do zajrzenia do notatek do tego odcinka, bo tutaj będą wszystkie linki do różnych rzeczy, o których mówiłam, do książek, do filmów, do zwiastunów, także do kont na Instagramie, o których wspominałam, również do tej wystawy w Muzeum Literatury. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie mnie wspomóc drobną kwotą lub mniej drobną kwotą poprzez linka, który zamieszczam również w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!